W tym poniedziałkowym spotkaniu zagrali zawodnicy, którzy walczą gdzieś tam jeszcze o miejsce w pierwszym składzie. Dużo młodzieży, no i ta młodzież z kilkoma doświadczeniami no, poradziła sobie na pewno. Dla niektórych to były debiuty tak, z tak ciekawym rywalem jak kazachski FC Taras. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3, tam wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie. Dwukrotnie przegrywaliśmy, żeby wyjść na prowadzenie. Ostatecznie już po wejściu tych takiej armady młodych zawodników straciliśmy bramkę na 3-3, i tak ten mecz się zakończył. Bardzo ważna jednostka treningowa, motoryczna, taktyczna i też no, pokazali się ci młodzi zawodnicy trenerowi, po to tam zresztą polecieli. Cieszy nas, że aż ośmiu zawodników, ośmiu zawodników, w ostatecznie wychowanków zagrało w tym spotkaniu, no to dobrze świadczy o. Myślę o szkoleniu w PGEGK z bohatów.